Księga Daniela, rozdział 9, część 1. W pierwszym roku Dariusza, syna Achaszwerosza z rodu medyjskiego, który został królem państwa chaldejskiego, w pierwszym roku jego panowania, ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza nad ruinami Jeruzalemu. To jest 70 lat. Ten Dariusz, który tutaj został wspomniany, to jest ten król Dariusz Med, o którym już była mowa w rozdziale 6. Daniel zauważył, że spełniają się obietnice, które dał Bóg prorokowi Jeremiaszowi, że spełnia się ta obietnica, która została zapisana w 25 rozdziale, w 11 wierszu. Bóg zapowiedział, że po 70 latach, które upłynął nad ruinami Jeruzalemu, ukarze króla babilońskiego i ukarze naród, który zdobył i zniszczył Jerozolimę. Daniel widział, że to się już dzieje. Widział, że Babilonia traci siły, że teraz rządzi nią król, który został nadany przez Cyrusa, władcę państwa medoperskiego. Zapowiadał Belsazarowi śmierć i ta śmierć rzeczywiście dosięgła go jeszcze tej samej nocy. Także widział, że ta obietnica się spełnia. I zauważył też obietnicę, która została zapisana w Księdze Jeremiasza w 29 rozdziale w wierszu 10, że po tych 70 latach Bóg sprowadzi Żydów z powrotem do swojej ziemi. I zwróciłem swoje oblicze na Pana, Boga, aby się modlić, błagać w poście, we włosienicy i popiele. Modliłem się więc do Pana, mojego Boga, wyznawałem i mówiłem: Ach, Panie Boże, wielki i straszny, który dochowujesz przymierza i łaski tym, którzy Cię miłują i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie. Zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od Twoich przykazań i praw. I nie słuchaliśmy Twoich sług, proroków, którzy w Twoim imieniu przemawiali do naszych królów, naszych książąt, naszych ojców i do całego pospólstwa. Daniel nie wątpił, że Bóg dotrzyma słowa, że sprowadzi Żydów z powrotem do ziemi obiecanej, ale wiedział też, że to wcale nie musi być koniec nieszczęść jego narodu. No wręcz przeciwnie, miał widzenie o małym rogu, który będzie prześladował naród i wiedział, że dla człowieka i dla całego narodu nie ma nic ważniejszego niż łaska Boga i wyznawał grzechy narodu w imieniu swoim i wszystkich swoich rodaków. Chciał zjednać łaskę Boga dla swojego narodu i wyznawał, że naród zawinił, że odstąpił od Boga. On osobiście był, można powiedzieć, wzorem pobożnego Żyda. W księdze Daniela nie ma żadnego grzechu, który by popełnił Daniel, ale wiedział, że te 70 lat wygnania zostało dane po to, żeby naród zobaczył, jak zawinił wobec Boga i chciał, żeby
ta jego modlitwa była nie tylko jego modlitwą, ale żeby wyrażała też to, co myślą jego rodacy. Bóg przestrzegał ich wielokrotnie, jakie będą konsekwencje nieposłuszeństwa, jakie będą konsekwencje tego, że Żydzi odwrócili się od niego i Daniel nie chciał, żeby to się powtórzyło. U Ciebie, Panie, jest sprawiedliwość. Nam zaś, jak to jest dzisiaj, jest wstyd. Nam, mężom judzkim i mieszkańcom Jeruzalemu, całemu Izraelowi, bliskim i dalekim, we wszystkich krajach, po których rozproszyłeś ich z powodu niewierności, jakiej się dopuścili wobec Ciebie. Panie, wstyd nam, naszym królom, naszym książętom i naszym ojcom, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Daniel znał historię swojego narodu, wiedział, co się działo, zanim Babilończycy przyszli i zniszczyli najpierw świątynię, a potem całe miasto i wysiedlili wszystkich mieszkańców. I chciał, żeby ten wstyd, który on czuł, był udziałem wszystkich jego rodaków. U Pana, Boga naszego, jest zmiłowanie i przebaczenie, gdyż zbuntowaliśmy się przeciwko Niemu i nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego, by postępować według Jego wskazań, które nam dał przez swoje sługi proroków. Nawet cały Izrael przekroczył Twój zakon i odwrócił się, by nie słuchać Twojego głosu. Dlatego rozlała się nad nami klątwa i przysięga, zapisana w zakonie Mojżesza, sługi Bożego, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Niemu. Daniel wysławiał Boże miłosierdzie, dziękował Bogu za to, że odwrócił swój gniew, że pozwoli Żydom powrócić do ziemi obiecanej, choć przodkowie tych, którzy powrócą, zbuntowali się przeciwko prawu Bożemu, choć zbuntował się cały naród i Bóg spełnił to, co obiecał Mojżeszowi. Obiecał, że jeśli naród się od niego odwróci, to zostanie wypędzony ze swojej ziemi. I tak się stało. Przeto spełnił swoje słowo, które wypowiedział przeciwko nam i przeciwko naszym sędziom, którzy nas sądzili, że ześle na nas wielkie nieszczęście, gdyż pod całym niebem nie wydarzyło się to, co się stało w Jeruzalemie. Bóg spełnił to, co obiecał, i Daniel też to przyznał, że Bóg, tak jak zawsze, okazał się słowny, obiecał, jakie będą konsekwencje nieposłuszeństwa i dopilnował, żeby tak się stało. Jak napisano w zakonie Mojżesza, spadło na nas wielkie nieszczęście. Jeszcze raz. Spadło na nas wszelkie nieszczęście. My jednak nie ubłagaliśmy Pana, naszego Boga, odwracając się od naszych win i bacząc na Twoją prawdę. Lecz Pan dopilnował nieszczęścia i sprowadził je na nas, bo sprawiedliwy jest Pan, nasz Bóg, we wszystkich swoich dziełach, których dokonał, ale my nie słuchaliśmy Jego głosu. Te nieszczęścia, które spadały na Żydów, miały ich doprowadzić do nawrócenia. Miały doprowadzić do tego, że zaczną przepraszać Boga za to, co zrobili. Ale do tej pory, dokąd byli na swojej ziemi, nie robili tego. I Daniel teraz dokonuje tego przeproszenia w imieniu tych, którzy żyją od wielu lat na wygnaniu.